Dzień dobry Państwu, a raczej dobry Dobry wieczór. wieczór po raz kolejny. Tak jest, to znowu my, Justyna Suchocka i Wojciech Wojciech Biebuta. Buta. Tak jest. Tym razem przenosimy się za ocean. Tak, przenosimy się za ocean, ale ja żeby nie zapomnieć. Chociaż na razie jeszcze nas nikt nie ogląda, więc możemy o tym mówić. Nie, to na razie poczekajmy, żeby się wszyscy, którzy nas oglądają, żeby wszyscy, którzy nas oglądają, żeby się pojawili, bo to, o Tak, zaczyna właśnie. się ta grupa powiększać. Jest piątek, godzina 16, drodzy Państwo. Świetny czas na to, żeby właśnie takim spokojny sposób przejść do weekendu, racząc się winami z Kalifornii, bo takie wina przed nami. Będziemy mieli okazję spróbować kilku naprawdę świetnych win, i białych, i czerwonych, aż do Kalifornia, zatem odmiany nie będą jakąś tutaj wielką niespodzianką, no może z wyjątkiem jednego wina. Będziemy się skupiać na Chardonnay, na Cabernet Sauvignon i Pinot Noir, czyli dosyć klasycznie. Dosyć klasycznie. Tak, możesz jeszcze chwilkę Tak, bo mówić. zerkam na to, czy jeszcze jesteśmy w oczekiwaniu. Jeszcze jesteśmy w oczekiwaniu. Drodzy Państwo, tytułem wstępu jeszcze informacja dla Państwa, że dobrze byłoby, żebyście Państwo mieli schłodzone białe wina. Czerwony może mniej, natomiast rzeczywiście w przypadku tych win to będzie dosyć ważne, żeby one miały dobrą temperaturę. A nasze dzisiejsze spotkanie, jak Państwo widzicie już w podpisie pod naszym obrazem, nosi tytuł Wielkie Kłamstewka, czyli wina z Monterey. Proszę się nie martwić, nie będziemy tutaj ściemniać, mówiąc Tak. kolokwialnie. Te wielkie kłamstewka w tytule odnoszą się do serialu, który odniósł ogromny sukces w ubiegłym i w tym roku. Dwa sezony serialu pod tym właśnie tytułem. Wielkie kłamstewka, a zapożyczyliśmy ten tytuł, dlatego że serial odbywa się, akcja toczy się w Monterey właśnie, w tym nadmorskim mieście, w którym dzieją się rzeczy niezwykłe w serialu, ale również winiarsko niezwykle, o czym będziemy mówić za chwilę. Serial Państwu polecam z całego serca, gra tam plejada świetnych aktorek, wspaniała, również Mary Streep pojawia się w drugim Drugim sezonie, sezonie. tak jest, Laura Dorn pojawia się w jednej z głównych ról, Nicole Kidman, Renée Witherspoon. Bardzo, bardzo dobry serial, trzymający w napięciu i dużo Monterey, dużo pięknych widoków. Niektóre z nich będziemy również podziwiać na naszej prezentacji dzisiaj, ale właściwie w każdej czołówce pojawia się ten symbol Monterey, czyli piękny most zawieszony jakby nad zatoką Monterey. Zatem dziś cała prawda o winach z Monterey. Natomiast zaczniemy. Myślę, że już za Tak jest. chwilę, już zaczniemy. Tak, drodzy Państwo, jeszcze raz witamy wszystkich, którzy do nas dołączyli w tej chwili. No i myślę, że możemy już pokazać, mamy już pierwszy slajd. Wielkie Kłamstewka, czyli wina z Monterey. Wspominałam o tym nawiązaniu do serialu, powtarzać tego nie będę. Gdzie my jesteśmy? Jeżeli pokażemy sobie drugi slajd, to się szybko okaże, że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych Tak jest. Ameryki, czyli w USA, a dokładnie rzecz ujmując, musimy się przemieścić na zachodnie wybrzeże, czyli do Kalifornii. W Stanach Zjednoczonych wszędzie produkuje się wino, proszę Państwa, absolutnie tak, natomiast W każdym stanie, w każdym nawet stanie, w każdym z w Utah. 50, w każdym z 50 stanów produkuje się wino, ale nie jest to aż tak bardzo dziwne, biorąc pod uwagę, że wino w tej chwili produkuje się już także w Szwecji. Zatem wszędzie się produkuje, natomiast Kalifornia jest odpowiedzialna za ponad 80% tej produkcji i bez wątpienia jest tym sercem winiarskim Stanów Zjednoczonych. I gdybyśmy pokusili się o taką analizę, iż Kalifornia byłaby osobnym krajem, gdybyśmy tak założyli, Tak. to byłaby ona odpowiedzialna, proszę Państwa, byłaby ona wtedy na czwartym miejscu za Hiszpanią, Włochami i Francją, czyli za tymi potęgami europejskimi, jeśli chodzi o ilość produkowanego wina. Wielki producent. I też mówiąc o Kalifornii, łatwo jest popaść w takie uogólnienie, tak? Natomiast wina kalifornijskie są bardzo różne, są produkowane na wszystkich poziomach jakościowych. Musimy też pamiętać o tym, że to jest też geograficznie bardzo duży obszar, zatem bardzo zróżnicowany klimatycznie.
bardzo różne odmiany, bardzo różne, ponad 100 odmian, ponad 100 odmian w samej Kalifornii jest uprawianych. I warto też pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone to jest największy rynek konsumencki, jeśli chodzi o wino. Amerykanie piją ogromne ilości wina. No i są w tym również. Jest ich też dużo, więc. Jest ich też dużo, ale piją sporo i są bardzo przywiązani do swoich win, do win z Kalifornii i z innych stanów, ale szczególnie do win kalifornijskich. Myślę, że przeciętny Amerykanin jest przekonany, że Cabernet Sauvignon i Chardonnay to są lokalne, autochtoniczne odmiany z Kalifornii. No i trudno się dziwić, bo rzeczywiście, jeśli chodzi właśnie o te wielkie odmiany, takie jak wspomniane przeze mnie Cabernet Sauvignon, Chardonnay czy Pinot Noir, Sauvignon Blanc, te wielkie międzynarodowe odmiany są podstawą winiarstwa kalifornijskiego. Choć oczywiście nie możemy zapomnieć również o Zinfandelu, tej odmianie, która jest no, takim dobrem narodowym w Kalifornii, odmianą, która wprawdzie ma swojego brata bliźniaka w Europie, czyli Primitivo, ale jest kojarzona i rzeczywiście uprawiana dość masowo w Kalifornii i daje tam bardzo ciekawe wina. My dzisiaj akurat wina nie będziemy próbować, skupimy się na troszkę innych odmianach, zwłaszcza, że udajemy się do Monterey, na środkowe wybrzeże. Gdybyśmy jeszcze na chwilkę mogli wrócić do tej głównej mapy Kalifornii, tak. Proszę Państwa. Wspomniałam o tym, że to jest bardzo rozległy teren, dzielący się na jakby takie dwie części, jeśli chodzi o położenie względem Oceanu Spokojnego. Mamy tutaj bardzo ciekawy, długi pas winnic ciągnących się z północy na południe. Tak. Oraz w środkowej części, w interiorze, dwa regiony również, Sierra Foothills i Inland Valleys, w tej części tak zwanej Doliny Centralnej. Natomiast my skupimy się na nabrzeżu, tak. I to jej na środkowej części, czyli na regionie Monterey, na Monterey County. Jak widzicie, to jest właśnie dokładnie serce, środek wybrzeża. Jeśli Państwo zerkniecie troszkę bardziej na północ, zobaczycie tam elektryzujące nazwy Napa Valley czy Sonoma County. To są rzeczywiście te bardzo emblematyczne. Natomiast proszę się nie martwić, wina z Monterey w ostatnich latach naprawdę gonią tą czołówkę znaną z północnych regionów. Tak, zresztą nie tylko, bo też na południu, prawda, i Paso Robles, które naszym klubowiczom powinno być dobrze znane, czy Santa Barbara. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze zerknęli na to może niekoniecznie ładną mapę, ale mapę bardzo ważną geologicznie, bo to jest mapa, która pokazuje nam góry i pokazuje, że właściwie bardzo blisko wybrzeża już ciągną się takie wyższe czy niższe góry i tylko w kilku miejscach powietrze z nad oceanu, z nad Pacyfiku może dostać się w głąb na tą właśnie wielką Dolinę Centralną, bo to jest ta ogromna, licząca ponad 1000 kilometrów dolina, czy po prostu przestrzeń, wielka taka płaszczyzna. Natomiast tutaj mamy Zatokę Monterey, ja ją pokazuję teraz strzałką, i od niej odchodzi taka właśnie brązowa, długa dolina, to jest taki właśnie taka dolina, taki... Dolina rzeki Salinas, która jest otwarta na ocean i między tymi górami po prostu wchodzi w głąb. I to jest tak naprawdę ta część winiarska regionu Monterey, bardzo ważna. O, teraz widzimy to już na normalnej mapie. Cała Kalifornia jest w gruncie rzeczy jedną wielką plątaniną właśnie takich dolin, które zasysają powietrze z nad oceanu, co tutaj w Monterey jest takim, że tak powiem, wręcz można powiedzieć szkoleniowym przykładem, jak się to odbywa. Ta Zatoka Monterey, którą tutaj Państwo widzicie na tej mapie, jest częścią większej Zatoki San Francisco, ale ona jest niezwykle ważnym elementem klimatu, tak? Wpływa na klimat całego hrabstwa Monterey, a szczególnie Doliny Salinas właśnie, z tej przyczyny, że blisko dość brzegów, wybrzeża tej Zatoki znajduje się bardzo duże zapadlisko w oceanie, bardzo głęboka, po prostu głęboki kanion, który kumuluje chłodne wody oceanu i nad tymi chłodnymi
I te chłodne wody chłodzą, co naturalnie ten proces właśnie się odbywa tam nad powierzchnią, chłodzą ogromne masy zimnego powietrza, które są później zasysane, można powiedzieć, wzdłuż właśnie tej doliny rzeki Salinas, doliny Salinas, i Monterey jest jednym z tych miejsc, w którym może być chłodno, mimo że jest bardzo gorąco, co do pewnej zasady. Zatem trzeba o tym pamiętać, że zarówno wiatry znad zatoki, jak i mgły, które tam rzeczywiście również unoszą się przed południami, popołudniowe bryzy powodują, że w tym bardzo gorącym, suchym interiorze tej doliny jest możliwa uprawa nie tylko winorośli, ale również wielu, wielu innych owoców i warzyw, bo jeszcze zanim nastąpił boom winiarski w Kalifornii, to rzeczywiście ta dolina była znana przede wszystkim z upraw innych. Tak. Owoców i warzyw. Dolina wąska, choć długa, 150 km. 150 km, to w zależności od tego, jak daleko jest od morza, też zmienia się ten klimat. Tutaj właściwie co 20-30 mil mamy już troszeczkę inne, siedlisko, troszeczkę inny terroir, troszeczkę inne warunki. Na przykład do uprawy Chardonnay. Proszę Państwa, w kieliszkach pierwsze Chardonnay, czyli wino numer jeden. Bardzo proszę sobie również uzupełnić kieliszki. Tak, William Wright Chardonnay Reserve, tak się nazywa to wino. Spędziło około 80 miesięcy w dębie. Zaraz o tym zresztą winie opowie nam przedstawiciel winnicy. To o kolejnym. O kolejnym, okej, okay, dobrze. No, także o kolejnym. My, aha, o tym my, dobrze. Nie musimy, tylko chcemy. Tylko chcemy, ale ważna informacja. Monterey stoi, że tak powiem, Chardonnay i Pinot Noir, czyli odmianami burgundzkimi. Tak. Mimo że znajdujemy się bardziej na południe od Sonomy czy Napa Valley, to tutaj właśnie dzięki tym chłodnym kieszeniom, chłodnym mikroklimatom, siedliskom chłodzonym, szczególnie w północnej części doliny, świetnie udają się właśnie te odmiany. Zresztą Monterey jest największym obszarem produkcji Pinot Noir w Kalifornii. Tak. Ale tutaj Chardonnay, do Pinot Noir przejdziemy za chwilę. Proszę Państwa, Kalifornia to beczka to Kalifornia, to tak oczywiście wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, że bardzo wiele win kalifornijskich jest poddawanych właśnie starzeniu w beczce i tutaj... W tym białych, to jest bardzo ważne, że białe wina, właściwie Chardonnay, bez beczki, to ze świeczką szukać. Tak jest. Proszę Państwa, wszystko zaczęło się pewnie od tego, że w latach 60., kiedy do Kalifornii dotarły jakby taka tęsknota za tym, żeby tworzyć wina, bo wina tam się robiło oczywiście już od 200 lat, ale żeby robić wina na poziomie europejskim, stosować, Robert Montavi, wielkie nazwisko, zaczął robić eksperymenty z beczką właśnie i wielu winiarzy poszło za nim jakby, żeby znaleźć właśnie ten, troszkę na początku na zasadzie podobieństwa, ten najlepszy wzór jakby na wino z tej odmiany w Kalifornii. No i to się oczywiście świetnie udało, pamiętacie Państwo, 76 rok, wielka degustacja paryska, podczas której porównano wielkie wina z Bordeaux, Burgundii i z Kalifornii, wszystko w ciemno, i wtedy szok we Francji przeżyli winiarze, ponieważ zwyciężyły właśnie wina z Kalifornii, prawda? Również w kategorii win białych. Co my mamy tutaj w kieliszku? Chardonnay, czyli mało aromatyczna odmiana z zasady. Przede wszystkim w nosie pojawiają się nuty beczkowe. Czy dodajmy mało aromatyczna, jak jest klasycznie zrobiona, bo już to wino aromatyczne jest bardzo, bo właśnie aromatyczne, ale dzięki użyciu beczki. Dzięki beczce, dzięki fermentacji w beczce, dzięki dojrzewaniu w beczce przez długo, 8 do 10 miesięcy, to w Europie to właściwie się w tygodniach liczy dojrzewanie białych win, klasycznie białych win w beczkach, tutaj zdecydowanie dłużej. No i ten sam element przenosi się nam w usta, to znaczy mamy tutaj rzeczywiście i wanilię, i pojawia się nam odrobina takiej kokosowej nuty, karmelu, ale też owoce. Mimo wszystko wracają owoce, mniej ich jest w nosie, więcej jest zdecydowanie w ustach.
ciekawa pieprzna końcówka, wino dość długie, prawda? No i oczywiście dzięki temu, że dojrzewało w beczce i dzięki temu, że jest to, że są to wina, że są to owoce, które pochodzą rzeczywiście z tych najlepszych działek Monterey, bardzo takie wyraziste, mięsiste, prawda? Zostające. No i ważna rzecz, taka cecha charakterystyczna dla wielu win z Kalifornii, słodycz. Ono ma pozostawiony taki cukier resztkowy, chociaż tego cukru jest minimalnie, ale jakby styl tego wina powoduje, że mamy no, takie poczucie, że one są off-dry. No, to może za dużo powiedziane o dry, ale rzeczywiście wyczuwalna taka delikatność, miękkość właśnie, którą możemy również wyłączyć z pewnym odczuciem słodyczy. Kto jest odpowiedzialny za te wina? Proszę Państwa, wszystkie wina, które dzisiaj będziemy próbowali, pochodzą z winiarni Shade Family Wines. Tutaj pięknie pokazana na slajdzie rodzina z seniorem rodu Al Shade'em, który w latach 70. założył winnicę, bo nie winiarnię, ale winnicę. Zainwestował sporo pieniędzy, a to dlatego, że świetnie się na tym znał. Pracował na Wall Street i tak naprawdę szukał biznesu, na którym można, proszę Państwa, stracić. Taki pomysł na zarabianie pieniędzy. Chodziło o odliczenia podatkowe od innych biznesów, a wiedział, że w końcu, w pewnym momencie winnica, która na początku przynosi straty, zacznie przynosić zyski. I tak się stało, proszę Państwa. W latach 90. biznes stał się bardziej rodzinny i również na fali popularności tego regionu Monterey, na fali jakby sukcesu win kalifornijskich na świecie, rodzina Shade postanowiła nie tylko uprawiać winorośli, sprzedawać owoce innym wytwórcom win, ale postanowiła również sama tworzyć własne, pod własną nazwą brandy i w ten sposób powstało Shade Family Wines, dzisiaj 1600 hektarów także, w całości. Także nadal nieduża, nieduża firma jak na Kalifornię i nadal no, rodzinna. No tak, nadal rodzinna, 12 winnic rozrzuconych na całym obszarze. My będziemy mieli okazję pić wina i z północy, i z tej centralnej części. Oraz z jednego AVA, czyli tej AVA, czyli takiej apelacji, położonej bardziej na południu. Ale to na końcu będziemy sobie pijmy dzisiaj zatem. Przywodzić. Szanowni Państwo, jeszcze jedno Chardonnay przed nami, czyli próbka numer 2, a o tej próbce właśnie powie przedstawiciel Shade winnicy Shade Family. My name is Frederick Schmidt. I'm the export manager of Shade Family Wines. At Shade, we've been producing wine since 1972 in Monterey AVA in California. Monterey is roughly right in between San Francisco and Los Angeles on the Pacific coast. Shade has roughly 1,600 hectares of vineyards. We grow over 39 varieties of grapes. Over 12 different estate vineyards. All of our vineyards are sustainably certified, which means we use a minimum of pesticides and chemicals in any of our wines. In the next 5 years, we will also transition all of our vineyards into organic. 100% of our winery is run by wind power. We have a 375 feet wind turbine that powers our entire winery and also an additional 150 homes of resident neighbors. Today you will be trying our Ranch 32 Chardonnay. This is a 100% Chardonnay. It's been oak aged after fermentation 3 months on 30% new French oak, and the remaining part is a steel tank before winemaking has blended it together. This gives you a very fresh, crisp, and vibrant wine. It has notes of citrus, pear, pineapple on the nose, and on the palate, it's fairly rich and full with a long, lingering aftertaste. I would say this is the perfect wine for a grilled salmon. And also light veal dishes and poultry dishes in general. So I hope you will enjoy.
Mam nadzieję, że Państwo już też zdążyli otworzyć wino i spróbować, bo rzeczywiście jest nad czym się pochylić. Jest zupełnie inne w stylu, mimo że również beczkowane, fermentowane w beczce i część wina, połowa wina starzona, z tym, że spora część tego wina była starzona w beczce nowej. I tutaj rzeczywiście mamy tu sporą absorpcję tych aromatów beczkowych, tak? Tutaj ta wanilia po prostu aż nam z tego kieliszka kipi. Wanilia, ale coś taki, bo rozmawialiśmy o tym, że to wino sprawia wrażenie bardziej beczkowego niż poprzednie, chociaż było krócej w wersji, to jednak beczka francuska dużo bardziej intensywna. Właśnie mniej karmelowa, bardziej waniliowa i bardziej drewniana, no i w dużej, prawda, jedna trzecia, ponad jedna trzecia beczek nowych, czyli takich świeżo wypalonych, tu po prostu czuć drewno, tutaj po prostu czuć taką drewno, drewnianą ale szufladę. Owocowość w winie pięknie się broni, bo proszę pamiętać o tym, proszę Państwa, że jesteśmy w tej chwili w okolicach, jesteśmy w AVA Monterey County, czyli w tej największej apelacji, która obejmuje sporą część obszaru Doliny Salinas i hrabstwa Monterey. Natomiast jesteśmy w tej części, gdzie znajdują się również pozostałe apelacje, między innymi apelacja Aroya, znana właśnie ze świetnych Chardonnay. Tam to terroir, dno suchej rzeki, kamieniste, dość wapienne, aluwialne, bardzo ciekawe siedlisko. I tam powstają jedne z najlepszych win właśnie Chardonnay w Monterey. I stamtąd pochodzą również te owoce. One są już, że tak powiem, o półkę wyżej niż te, które były użyte do poprzedniego wina. Tak. No bo to jest taka naturalna kolej rzeczy. Że używa się różnych też z różnych siedlisk, z różnych winogron. I tutaj mamy tą dojrzałość, której beczka nie jest w stanie do końca przykryć swoim charakterystycznymi aromatami. Tak jest. Zachęcam, żeby już pomału otwierać czerwone wino, ale ja jeszcze zwrócę uwagę na to, co też słyszeliśmy na filmie o tym, jak niebywale uniwersalne, jeżeli chodzi o łączenie z potrawami, jest Chardonnay z beczki. Ja to zawsze powtarzam, już powtarzałem na kilku degustacjach w ciągu tych ostatnich dni, że to jest przede wszystkim wino do jedzenia, znaczy do łączenia z potrawami. To jest wino, które przez te swoje właśnie aromaty fermentacji mlekowo-jabłkowej, więc też maślane, nie tylko karmelowe, ale śmietanowo-maślane, cudownie będą pasowały do ryb drobiu na maśle, bądź z masłem, bądź z sosami śmietanowymi, sosami serowymi, do makaronów, czyli na przykład do carbonary. Tak, bo się pewnie bym nie zabili, jakbym do carbonary podał kalifornijskie wino, ale w kalifornijskiej restauracji włoskiej zjeść dobrą carbonarę i do tego to wino też z boczkiem, z wędzeniem, ze śmietaną, z jajkami, z serem. Właściwie bym już za tą śmietanę zabili w carbonarze. Właściwie nie żyje. Właściwie tak. I także niezwykle uniwersalne wino do deski serów. Bo to też już parę razy padło z tego naszego mini studio, że wbrew pozorom białe, ciężkie, leżakowane w beczkach, takie jak to, ale jednak białe wina lepiej pasują do serów, czy też do szerszej gamy do serów. Do szerszej gamy, tak. Do szerszej gamy i do serów. Tych troszkę już dojrzałych, tak. Takich twardszych, może nie tych najbardziej dojrzałych, tak. Ale do takich już dojrzewających, ale jeszcze można też pokusić się o sery miękkie, lżejsze, delikatniejsze. Dokładnie. Okay. Troszeczkę takim winem też jest Pinot Noir, proszę Państwa, bo to też przecież jest takie wino troszeczkę pomiędzy. My dzisiaj próbowaliśmy, mamy, to zaraz tak zrobimy, żebyśmy żeby było ładnie mieli. W całości, tak. To jest ten piękny widok, wspominałam na początku w serialu Wielkie Kłamstewka. Ten widok pojawia się w każdej z czołówek, każdego odcinka, więc też choćby dlatego warto ten serial oglądać. Przepiękny, wspaniały widok na Zatokę Monterey. Ty wyjechałeś tym mostem? Tak. Tak, tylko on nie wygląda tak, znaczy po nim się jedzie i nie wie, że się jechało, bo to tak zazwyczaj jest mostami. Cała ta podróż, ta droga z
z San Francisco z Los Angeles do San Francisco, bo jechaliśmy z południa na północ, jest faktycznie przepiękna i tam co kawałek właśnie Big Sur roztacza takimi piratami, czyli to właśnie najpiękniejsze wybrzeże, szczególnie już od części gdzieś w wysokości Paso Robles, czyli te ostatnie 100 mil przed San Francisco. Tak, to jest przepiękny kolor morza, jest taki jak na zdjęciu. To nie jest absolutnie podbarwione. Co kawałek są przepiękne zatoki, które gdy schodzi takie malutkie zatoki, ma się wrażenie, że się jest gdzieś w Karaibach, czy gdzieś w jakichś naprawdę tropikalnych, niesamowitych wyspach. Tak, owszem, jeżeli chodzi o kolory i ogólne wrażenie, zapewne tak, ale trzeba pamiętać o tym, że Monterey wcale nie jest aż takim bardzo upalnie gorącym miejscem. Dzięki temu właśnie możemy cieszyć się takimi winami jak choćby Long Valley Pinot Noir. Nie jest tam po prostu bardzo upalnie przez cały rok. Oczywiście latem jest ciepło, gorąco, tak. Natomiast codziennie właściwie wieją tam chłodne wiatry nad Atlantyku. Tak. Codziennie jest wielkie kłamstewka, proszę Państwa, panie chodzą tam okutane od stóp do głów przez cały, właściwie przez czas trwania całego serialu. W kieliszku pierwsze Pinot Noir. Wspominałam o tym, że Monterey jest domem Pinot Noir, jest największym obszarem produkcji Pinot Noir w Kalifornii. 40% to Chardonnay, 30% Pinot Noir, a tylko reszta, pozostałe odmiany mieszczą się w tych 30 pozostałych procentach. Na początku winiarze sadzili dużo Cabernet Sauvignon i dużo Cabernet Sauvignon było uprawiane wszędzie w Monterey. Potem zorientowano się, proszę Państwa, to a propos naszej rozmowy o temperaturach i cieple, że Dolina Salinas, szczególnie w swojej północnej części, tej bliżej Zatoki, jest za zimna, za chłodna dla Cabernetów, że liście pod wpływem tego chłodnego wiatru z tej bryzy z nad oceanu, o której mówiliśmy, liście winorośli kurczą się, następuje ograniczenie fotosyntezy i te owoce po prostu nie wytwarzały odpowiedniej ilości dojrzałości. Tak? Zatem Cabernet, owszem, sadzi się w Dolinie Salinas w hrabstwie Monterey, ale w specjalnych, zupełnie innych miejscach niż kiedyś. Tutaj przede wszystkim te chłodnolubne odmiany jak Pinot Noir. No i cóż tutaj w naszym kieliszku, proszę Państwa. 4 do 6 miesięcy, dość krótko starzony Pinot Noir i zresztą rzeczywiście czujemy tutaj tylko truskawek, konfitury truskawkowej, nie chcę używać określenia kompotu truskawkowego, bo to się czasami źle kojarzy, ale takich właśnie dojrzałych, wygotowanych czy wyprażonych truskawek, zresztą to najbardziej charakterystyczny zapach dla Pinot Noiru, oczywiście ten bardzo jasny kolor, natomiast aksamitność, owocowość, delikatna, subtelna tanina. Przyzwoita kwasowość. Przyzwoita kwasowość, która jakby w Pinot Noir też odgrywa dużą rolę, w każdym winie, ale tutaj jakby ta struktura oparta na pewnym takim zwiewnym koncepcie, tak, że owoc i mało taniny, i mało struktury, mało ciała, natomiast kwasowość rzeczywiście jest bardzo ważna. Bardzo klasyczny Pinot Noir, proszę Państwa, bardzo klasyczny i tak bardzo kalifornijski właśnie dzięki temu, że tego dębu jest tutaj niewiele. To też jest takie wino, jakby jeżeli rozpoczynamy swoją przygodę z Pinot Noir, to możemy właśnie zaczynać od takich win, prawda? Tak, tak. Nie stawia przed nami wielu wymagań, natomiast też świetne do zastosowań gastronomicznych. Tutaj też twardsze sery, oczywiście dojrzewające, jak najbardziej się nam z Pinot Noir odnajdą. I wiesz co, Camembert, albo nawet nie Camembert, bo Camembert jest bardzo, bardzo mocny w zapachu, natomiast Brie. Takie właśnie sery z tą taką białą skórką pleśniową, ale raczej właśnie z tych delikatniejszych, nie tak bardzo intensywnych, też ciekawie się łączą, to jest jeden oczywiście z pomysłów dla Pinot Noir. Tradycyjnie do pinotów podaje się też kaczkę, gęś,
Ja wolę gęsinę i kaczkę jednak z mocniejszymi daniami, Mocniejszymi daniami. natomiast taki właśnie owocowy Pinot Noir będzie dobrze pasował do ryb, szczególnie mocniejszych, tłustych ryb, grillowanych ryb. I osoby, które nie lubią białych win, a lubią ryby, fantastycznie. No do tuńczyka to oczywiste, to wiadomo, bo Tuńczyka, tak. tuńczyk jest Ja bym tylko ciemnym jedną mięsem. uwagę zrobiła z tą tłustością ryb. To znaczy, jeżeli chodzi o morskie tłuste ryby, musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o dozowanie win. Może Pinot tutaj troszeczkę się z temu, trochę się z tego jakby Broni wybroni niską niską tanicznością. tanicznością. Bo głównie chodzi o to, że połączenie tanicznych win czerwonych z tłuszczem rybim, takim szczególnie z ryb morskich, może sprawiać nam pewną nieprzyjemność, pewien absmak wynikający z pewnej metaliczności. No, zachodzą jakieś tam, prawda, reakcje chemiczne, które powodują, że czasami to czerwone wino i smak, który nam zostaje w ustach po nim, jest taki metaliczny. Ale to tak na marginesie, Pinot Noir i tuńczyk, proszę Państwa, też uważam, to świetne połączenie. Czy w międzyczasie pojawiło się w naszych kieliszkach następne wino? Tak jest. Pojawił się Cabernet Sauvignon. No właśnie, O, teraz pokażemy mamy. ten Cabernet Tak Sauvignon, jest. czyli to jest nasza próbka numer 4. Cztery. Za chwilę do niego przejdziemy, a tutaj jeszcze rzut Tak, okiem tutaj widzimy, żeby było na jeszcze. Zatokę Monterey. Jeszcze 100 lat temu senne, malutkie miasteczko, 20 tysięcy mieszkańców. Opisane, proszę Państwa, jeżeli ktoś się lubi czytać, to zachęcam do książek Johna Steinbecka, Grona gniewu, Myszy i ludzie, czy Tortilla Flat, która w całości dzieje się w Monterey. Niezwykłe świadectwo, zapis, opowieść o tych malutkich społecznościach, no i o trudnym okresie lat 30., kiedy to w Stanach Zjednoczonych szalał kryzys, który też dotykał tych społeczności. A tutaj pozostałość po tym rybackim, sennym miasteczku, czyli piękne nabrzeże, gdzie głównie są teraz restauracje, a po sukcesie Wielkich Kłamstewek Monterey rzeczywiście przeżywa swoje 5 minut. Tak, bo ja tam byłem lat temu 10 i to jeszcze wtedy było takie malutkie, senne miasteczko. To było miasteczko, które żyło tą przeszłością przedwojennej bohemy artystycznej i to dalej było takie miejsce, gdzie właśnie przyjeżdżali artyści, trochę malarze, trochę pisarze, poeci, albo ci, którzy mieli Muzycy, ambicje zostać, jazzmeni. trochę jazzmenów, ale faktycznie ono zachowało taki swój malutki, troszeczkę taki właśnie artystyczno-prowincjonalny charakter. Myślę, że teraz to się już zmienia, ale faktycznie miasto bardzo piękne, ta zatoka jest bardzo, bardzo piękna z tymi Urokliwe. charakterystycznymi domami budowanymi na palach na samym nabrzeżu. Teraz pewnie w większości już restauracje, w których podaje się Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Mówiłam o tym, że to Pinot Noir jest królem Monterey, ale oczywiście Cabernet Sauvignon jako Jest najbadej królem Kalifornii. Kalifornii, więc musi się pojawić również tutaj, w tych cieplejszych mikroregionach, tak, których bardzo wiele, w tych kieszeniach, gdzie jest po prostu cieplej, gdzie mniej tego zimnego wiatru z nadoceanu dociera, czy też bardziej na południu samej Doliny Salinas uprawia się sporo Cabernet Sauvignon. No i cóż, klasyka, proszę Państwa, moim zdaniem. Tutaj mamy 12 miesięcy w trzech rodzajach dębu. Cabernet Sauvignon to jest taka odmiana, która kocha być starzona Tak jest. w beczce, prawda? Która ma wszelki potencjał do tego, żeby takiemu starzeniu być poddawana. Wysoka tanina, przede wszystkim wysoka kwasowość, którą zwykle ta odmiana wytwarza, do tego ją świetnie predyscynuje. W nosie, proszę Państwa, w tym moim pierwszym takim odczuciu, Tak. sporo takich porzeczkowych nut, trochę również no, owoców leśnych, tak, jeżyny gdzieś w tle. Jarzyny, jagody, nawet jak już się spróbuje to wino, to już wtedy też czuć właśnie bardziej jagody, takie atramentowo-jagodowe, może aroniowe nawet, bo to nam narzuca ta bardzo wyraźna tanina i taniczność, dlatego że tutaj widzimy mocną taką strukturę taniczną tego wina. Co ciekawe, cały czas gdzieś ja mam w głowie tą słodycz. Ja nie wiem, jak to opisać, ale te wina kalifornijskie gdzieś mają troszeczkę Te, które pijemy dzisiaj, tak, tak? No bo takiego też słodkiego nakazu, tak. ale to jest dość charakterystyczne dla wielu z nich, a Mhm. jednocześnie są absolutnie wytrawne. No i tutaj czuć już tą strukturę, tą mocną taninę kabernetową. Proszę Państwa, Kabernetową. Kalifornia właściwie
po regionie Medoc, czy Gravi Medoc w Bordeaux, to jest drugie najlepsze Siedlisko, tak. siedlisko dla tej odmiany. Tak, proszę Państwa, to jest ciekawe, że 12 miesięcy, ja mam cały czas tutaj taką refleksję, że 12 miesięcy beczkowania tak szalenie tego wina nie zmieniło, prawda? Cały czas ten owoc, właśnie ta jagodowość, te jeżyny i porzeczki, które, o których mówiłam na początku, cały czas wracają i w nosie, i w ustach. Owocowe, bardzo świeże, bardzo przyjemne wino, do picia również solo, Tak. jak najbardziej tak. Tutaj oczywiście wiadomo, oczywiste skojarzenia z mięsnymi daniami, ale nie szalałabym tutaj z jakąś bardzo ciężką wołowiną na przykład do tego Tak, wina. bo to też nie jest bardzo ciężkie wino. Na przykład jest wino, którego raczej nie polecałbym do długiego leżakowania. 2-3 lata to jest maksymalny czas, Zdecydowanie tak. kiedy to wino powinno być wypite. Inaczej z kolejnym kabernetem, którego teraz Jest. spróbujemy, a opowie nam o nim też nasz kontrahent Przyjaciel i z przyjaciel z Monterey. Monterey. Proszę Państwa. Także proszę sobie nalać próbkę numer, tak jak tu jest, Pięć. próbkę numer 5 i słuchamy. My name is Franco Scholl, and Hello, I'm my name the is. expert manager of Scheid Family Wine. You will be tasting our Ranch 32 Cabernet Sauvignon. This is from two of our vineyards that are the San Lucas vineyards and the Haynes Valley vineyards, all the way down south in all the vineyards that we have. This is our fourth so-called growing region. The Cabernet Sauvignon is 100% Cabernet. It's been matured 12 months on a combination of French and American oak. This gives you notes of blueberry, mocha, violets on the nose, and on the palate, it's fairly rich with a very good acidity and very structured tannins. So this is a perfect wine to match with food. I would say a nice grilled duck breast with a mushroom risotto, or even just a steak with the baked potatoes. So I can warmly recommend this, and I hope you have a nice tasting, and thank you for your time. Proszę Państwa, no my tutaj trochę zamilkliśmy w takim degustacyjnym uniesieniu, jakby próbując tego kabernetu, bo rzeczywiście no, wchodzimy tutaj na nieco wyższy jeszcze poziom przyjemności. Zdecydowanie bogatsze, prawda? Tak. Jeszcze dojrzalsze owoce, ale więcej też dobroci wynikającej z beczki. Bardzo harmonijnie układa się i beczka, i owoc w tym przypadku. Sporo śliwki się pojawia. Jeżyna to jest moja ulubiona w ogóle, ulubiony owoc chyba dzisiaj, ale rzeczywiście czuję to, ale śliwka, potem właśnie te owoce leśne, jeżyna, no i oczywiście wanilia. Tutaj już wanilia jakby przedostaje się w sposób absolutnie otwarty, pięknie uzupełnia tą owocowość i sprawia, że to wino rzeczywiście jest bardzo kompleksowe, pełne. I tutaj te rekomendacje, które nasz przyjaciel z Monterey przekazywał, są jak najbardziej słuszne, chociaż przyznam szczerze, że risotto z Grzybami, grzybami tak. sprawiło mnie pewne takie zdumienie, Tak, ja bym ale jednak może Chardonnay, tak. i to właśnie to Chardonnay z beczki podał do risotto z grzybami, bo tam też masło, znowu grzyby, No. aromaty, ciężkie Tak rzeczy. swoją drogą, wszystko, o czym mówimy, jeśli chodzi o potrawy, jest bardzo mało kalifornijskie, ponieważ Kalifornia to jest ten stan, w którym szczególnie dba się o linię i o zdrowie. Wiesz, ja nie sądzę, żeby oni w ogóle wiedzieli, że to jest śmietana, masło i boczek. Tak, to Ja jest. jadłem dobre rzeczy w Kalifornii, tak. Jadłem dobre rzeczy w Kalifornii, ale faktycznie tak. Dobre rzeczy to znaczy tłuste i niezdrowe rzeczy w Dużą Kalifornii, ilością masła. bo to często niestety jedno i to samo. Ale mięso już tutaj, tak, Mięso, już tak. jesteśmy w takim momencie. Cudowne hamburgery, co nam się może wydawać oczywiście śmieszne, natomiast no, jednak Stany Zjednoczone, a właśnie Kalifornia i te dobre restauracje, w których podaje się
Naprawdę hamburgery z najlepszej wołowiny i ze specjalnie pieczonych bułek i podaje się do nich specjalnie robione chipsy z ziemniaków, które hodowane są w ogródku za restauracją i mają one swoją apelację i odpowiednią swoją cenę. Ale tak, do takich hamburgerów, do takiego mięsa, do takiej wołowiny też te kalifornijskie wina świetnie smakują. W ogóle do barbecue, znowu nie chcę powiedzieć do grilla, do barbecue, mówimy o najlepszej jakości mięsach, Specjalnie odpowiednio przygotowywanych, tak. macerowanych, przygotowywanych, zupełnie inaczej niż w Ameryce Południowej, gdzie najważniejsze, żeby to było jak najbardziej świeże, jak najbardziej naturalne mięso bez żadnych dodatków. W Kalifornii te mięsa, steki, wołowina jest odpowiednio przygotowana, zanim jest grillowana i ona wtedy zachwyca i zachwyca właśnie z tymi winami. Z tymi winami. Tutaj padło, bo zaczęliśmy mówić troszkę o zdrowym odżywianiu oraz o tym, o dbałości o produkt. Warto też nadmienić, że winiarnia, z której pochodzą te wina, też dba o to bardzo szalenie. Jak też w Kalifornii jest to trend szalenie, szalenie modny, popularny i bardzo słusznie. Mianowicie wszystkie te produkty, które tutaj dzisiaj mamy, te wszystkie wina, które mamy dzisiaj okazję próbować, pochodzą z winnic, które mają certyfikaty zrównoważonego rozwoju. Proszę Państwa, ten zrównoważony rozwój to być może brzmi troszkę tak jakoś mało konkretnie, ale to jest bardzo ciekawa idea, która jest świetnym jakby sposobem na to, żeby myśleć o produkcji wina i o ekologicznej produkcji wina szerzej. Dotyczy całości prowadzenia działalności biznesu winiarskiego. Nie chodzi tylko o to, że stosujemy mniej siarki czy mniej nawozów sztucznych do wina, bo to jakby nie w tym rzecz. Chodzi o oszczędzanie energii, chodzi o nie wpływanie negatywnie na środowisko dookoła winnicy również. Chodzi również o rozwój społeczeństw lokalnych, społeczności lokalnej. Jest to cały bardzo ze sobą połączony system myślenia o produkcji wina, taki sposób, żeby ono jak najmniej obciążało naszą, Ingerowało wszystko tak, dookoła, tak. ingerowało w dookoła i to rzeczywiście w Kalifornii się sprawdza. Oczywiście tutaj mamy obrazek, który to jakby ilustruje, farma, energia z powietrza. To również jest bardzo ważne. Oszczędzanie wody, wprowadzanie systemów. Trzeba pamiętać, że w Monterey, Obiegu. wiele winnic w tych suchszych miejscach jest nawadniane, zresztą jak w całej Kalifornii. Chodzi o to, żeby ten obieg wody był zamknięty, chodzi o to, żeby nawadnianie kropelkowe, które zdecydowanie oszczędza wodę. Więc tutaj proszę pamiętać o tym również, że wina z Kalifornii są zwykle tymi winami, których rzeczywiście możemy powiedzieć, że ocierają się o ekologię, nawet jeśli nie mają tych certyfikatów wszystkich na etykietach. Tak, bo one to zresztą podobne podejście ma europejska winnica, wiedeńska winnica Kloster Neuburg, że to nie chodzi o to, żeby wino było organiczne czy biodynamiczne, to Biodynamiczne, też tak. jest ważne. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby to wszystko było jak najbardziej zrównoważone. Zrównoważone, tak, proszę Państwa. Zrównoważony rozwój to jest bardzo ważne słowo. Jeszcze jedno zdjęcie pięknego Piękne. wybrzeża, czyli Big Dzięki, Big Sur. Sur. No i proszę Państwa, przechodzimy do najważniejszego, jak sądzę, wina tej degustacji. Tak jest. Proszę Państwa, wspominałam wcześniej o tych apelacjach. Wcześniejsze wino pochodziło z apelacji Monterey, a tutaj mamy już jedną z ośmiu, oprócz tej głównej apelacji Monterey, apelacji w tym hrabstwie, mianowicie James Valley, i to jest miejsce na samym południu Doliny Salinas. Zdecydowanie jest tam bardzo ciepło. Już te bryzy z nadmorza docierają, że tak powiem, właściwie nie docierają, a tam na klimat mają wpływ troszkę inne czynniki. Natomiast jest to miejsce, gdzie uprawia się przede wszystkim odmiany rodańskie, sporo syra i również odmiany, które są
odpowiedzialny za to wino, które pijemy, czyli Very Dark Red, tak brzmi rozwinięcie nazwy na etykiecie, to VDR, to nic innego jak odniesienie do rzeczywiście niezwykle głębokiego, ciemnego koloru, który w tym winie Państwo możecie sobie teraz zaobserwować, przyglądając się kieliszkowi. Tak, właśnie proszę nawet nie samo wino, tylko proszę rozprowadzić wino po ściankach kieliszka i zobaczyć, jak to wino barwi, jak przykleja się do ściany kieliszka, jak barwi. Szalenie ekstraktywne. Tak jest. No bo to są chyba dwie takie najbardziej ekstraktywne odmiany. To rzeczywiście niezwykłe połączenie, 60% Petit Verdot i 40% Petit Syrah. O ile Petit Verdot jest odmianą dość dobrze Państwu pewnie znaną jako dodatek do win bordowskich, ale w minimalnej ilości. Minimalnych do 10%, najwyżej ze względu właśnie na tą swoją wielką taniczność i siłę i ciężkość, tak? Natomiast Petit Syrah to jest odmiana bardzo ciekawa, która podobnie jak Zinfandel jest takim właściwie no, odkryciem kalifornijskim. Mianowicie ona trafiła do Kalifornii zapewne jeszcze w XIX wieku z Francji, gdzie była uprawiana pod nazwą Durif, jako jest krzyżówką Syrah, to zostało w nazwie, i Pelorusin. Natomiast we Francji właśnie ta uprawa została w pewnym momencie zarzucona. Tak. Syrah w Rodanie, bo stamtąd z Rodanu te odmiany pochodzą. Syrah po prostu zwyciężył jakby i ten Durif jest dosyć rzadko się pojawia we Francji. Natomiast jak to często bywało w owych czasach, do Kalifornii dostał się no prawie że anonimowo i został po prostu uznany za jakiś tam klon Syrah i został nazwany Petit Syrah jako takie właśnie jakaś odmiana tej winorośli. Po czym dopiero badania genetyczne w wieku XX wskazały na to, że jest to zupełnie inna odmiana, która charakteryzuje się tak podobnie troszkę jak Petit Verdot bardzo wysokim poziomem taniczności, tak, bardzo mocnym ciałem, taką ekspresją jakby i ekstraktywnością, dość niski poziom kwasowości. I tutaj rzeczywiście to uzupełnienie Petit Verdot, który ma wyższy poziom kwasowości od wysoką tego, bardzo kwasowość, tak, bardzo wysoką taniczność, wysoką W połączeniu z tym jeszcze też dodatkowo mocno, mocno owocowym, tutaj szczególnie owocowość, bo Petit Verdot jakby nie przenosi tak bardzo owocowości w sobie. Nie, aromaty być może przenosi, ale nikt tego nie jest w stanie wyczuć, bo jest tam tyle tanin i szorstkości, że nie tak, wiadomo. Co do aromatu, to jednak Petit Verdot to przede wszystkim ta kwiatowość, fiolki, tak. Bez pojawia się zwykle w aromacie, natomiast Petit Syrah zdecydowanie więcej owoców. No to sprawdźmy, jak się udało to połączenie. Świetnie, to jest jak mamy sobie wyobrazić wino ekstraktywne i właśnie gdzieś, co to znaczy wino ekstraktywne, takie skondensowane, to właśnie to wino, ono naprawdę jest very, ono jest naprawdę bardzo ciemne, ale też bardzo ekstraktywne, to jest, ale tak. Właśnie nie gęsto ekstraktywne. To jest 12 miesięcy dom amerykański, węgierski, proszę Państwa. Oczywiście to wino wymagało tego, żeby je troszeczkę zaokrąglić, żeby tą taniczność, kanciastość, która pewnie na początku w nim była, nieco wyoblić. W aromacie przepiękne owoce, ale również sporo ziołowości takiej właśnie, która z tego Petit Verdot też się gdzieś tam nam przenosi. Tak. Pani Małgorzata pisze w komentarzach, że słyszała dobre opinie klientów na temat tego wina, więc dobrze, że teraz będzie miała okazję sama go spróbować. I proszę Państwa, absolutna rozkosz w ustach, no, owocowości już nie mówmy, natomiast przepięknie pojawia się nam również tutaj odrobina takich kawowo-czekoladowych nut, takiej dojrzałości. I przede wszystkim ta soczystość. Oto, soczystość to jest dobre określenie, tak mi się wydaje, dla tego wina. Niezwykle soczyste, soczyste, wspaniałe wino. To wino, kiedy mieliśmy je w zestawie w czasie wina, towarzyszyło mu drugie wino, które się nazywało, i to po angielsku się nazywało, Od Lot.
Tak się składa, że po polsku odlot znaczy dokładnie to samo, o co chodziło, o co chodzi w wyrażeniu, które się czasami używa właśnie w winiarstwie, czyli takie odlots, czyli takie wino, które jest zupełnie zwariowane, dziwne. I tutaj rzeczywiście tamto wino było złożone z odwrotności tych dwóch proporcji, czyli więcej Petit Verdot i mniej troszkę Petit Syrah, ale też taka dziwna składanka. To jest, proszę Państwa, absolutnie również odlot, tak bym powiedziała, na koniec degustacji tej Kalifornii, którą mieliśmy, do której mieliśmy Państwa dzisiaj przyjemność zaprosić do Monterey, czyli wybrzeże, część centralna wybrzeża, ale to jeszcze nie koniec. Tak jest, jeszcze nie jeszcze koniec, nie bo, koniec. Bo mamy, no może nie niespodziankę, bo wszyscy wiedzą, którzy śledzą nasze plany, że teraz chcielibyśmy zaprosić Państwa na degustację ginu. To jest próbka numer 7. O ginie opowie Patryk Cu z winnicy, z destylerni Abecassis, a potem jeszcze na chwileczkę wrócimy. Patryk Cu, domen Francis Abecassis, prezentacja Estate Gin. W naszej gamie Abecassis w tym roku wylansowaliśmy organiczny gin francuski. Z naszej posiadłości, to jest Single Estate Spirit na południu Francji, w rejonie Camargue, mieliśmy pola zimowego zboża. To zimowe zboże zostało zdystylowane 5 razy i dało nam organiczną wódkę. Potem, używając organicznego jałowca w maceracji, otrzymaliśmy więc ten gin. Estate Gin wyróżnia się swoją eleganckością i subtelnością aromatyczną. Absolutnie nieagresywny, ma nuty subtelne, cytrynowe i bardzo jest łagodny. Wypróbujemy troszeczkę. Więc wyróżnia się, tak jak mówiłem, tą łagodnością, absolutnie nie jest agresywny, czy w nosie, czy na podniebieniu. Ma dobrą długość, dobrą świeżość. Bardzo fajny gin. Typowo używamy go w koktajlach, tak jak gin tonic oczywiście, ale możecie też może go schłodzić i z jakimiś przykąskami też go zaserwować. Dziękuję bardzo. No szanowni Państwo, tak, gin. Gin. Pierwszy gin w czasie tej degustacji. Chociaż już próbowaliśmy ostatnio kilka razy wódkę pieprzową, a ona nieustająco przypomina mi gin. Tak, no, odrobinę tak, bo tutaj rzeczywiście ten jałowiec charakterystyczny dla tego alkoholu bardzo jest wyrazisty, ale pięknie jakby ułożony też pewnej takiej słodyczy w tego aromatu, prawda? Pojawiają się nam tutaj również takie nuty właśnie pieprzowe, tak jak wspomniałeś, troszkę liścia laurowego, zatem nie jest to tylko po prostu jałowcówka, proszę tak Państwa. Zdecydowanie bardziej bogaty nos. I choć rzadko to robię, przyznaję, że rzadko piję gin solo, tak, to muszę przyznać, że ten ma taką łagodność, że sprawia to naprawdę dużą przyjemność. Tak jest. Także nawet gin niekoniecznie musi być z tonikiem, czy z jakimś. Nie, proszę Państwa, bez toniku. Chociaż w Afryce się pije tonik na malarię, no a sam tonik to bez sensu, więc... No chyba, że dla zdrowotności to wszystko. Szanowni Państwo, pomalutku zbliża się godzina 17. Również pomalutku kończy się 17. degustacja, którą dla Państwa wspólnie prowadziliśmy i z Justyną, i z całą ekipą, ale zanim ja będę tutaj na antenie dziękował ekipie, to chciałbym przede wszystkim podziękować Państwu za to, że nas oglądaliście. Bardzo dziękujemy za Państwa uwagę, za Państwa życzliwe komentarze i za to, że chcieliście Państwo spędzić z nami tych kilka popołudni, spróbować naszych win. Mam nadzieję, że będziecie do tych win wracać, a być może również do naszych opowieści, bo one są dostępne tak jest jeszcze
po Cały transmisjach. czas będą Tak. oczywiście i na YouTubie, na Facebooku, to się pewnie gdzieś tam za chwilę zgubią, natomiast na profilu YouTube'owym Dom Wina oczywiście wszystkie te szkolenia będą. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy byli z nami przez cały czas, to znaczy przez wszystkie te degustacje. To już troszeczkę się czujemy jak w rodzinie, pani Małgorzata, pani Wioletta, Małgosia Lipowicz, pani Magda. Cały czas czytamy wasze komentarze, cały czas widzimy wasze serduszka i to bardzo nam pomaga w prowadzeniu spotkań, bo nie jest to tajemnicą, że i ja, i Justyna, i chyba wszyscy wolelibyśmy się spotkać z wami na żywo i Oczywiście. dyskutować, rozmawiać o tych winach i na bieżąco wymieniać uwagi. No pewnie niebawem nadejdzie taki Jestem czas. pewna, że tak, że ta, ale bardzo dziękujemy Państwu za tą energię, którą mimo tego, że musiała ona biec światłowodami, łączami innymi, Tak, tak docierała. jest. Ja bym też chciał podziękować i pogratulować wszystkim, którzy przygotowali tą imprezę. Nie tylko tym, którzy siedzieli za kamerą i uśmiechali się do niej i byli w pierwszej linii frontu, ale także tym, którzy spędzili dużo czasu, żeby przygotować to wszystko. Proszę Państwa, przez weekend specjalna ekipa spakowała 7700 próbek wina, 7700 takich buteleczek, nakleiła banderole, etykiety, a wcześniej to trzeba było wszystko przygotować. No i teraz też pewna ekipa cały czas siedzi gdzieś tam po drugiej stronie łączy i sprawdza, czy to, co my mówimy do Państwa, Państwo słyszycie. Więc wszystkim tym też bardzo, bardzo dziękujemy. Do następnych spotkań, do następnych szkoleń. Jeszcze cały czas nie poczęstowaliśmy Państwa winami musującymi, więc musimy znaleźć formułę, jak jeszcze przed świętami zapoznać Was z naszymi nowymi szampanami w ofercie Domu Wina. No ale teraz mamy trochę czasu, żeby to. Żeby to obmyśleć, tak Tak jest, jest. żeby to obmyśleć. Szanowni Państwo, w takim razie jeszcze raz. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.